Wjeżdżamy do Lipnicy Murowanej, wsi w powiecie bocheńskim. Lipnica była założona jako miasto w 1326 roku, kiedy lokował ją Władysław I Łokietek na prawie średzkim. Za czasów Kazimierza Wielkiego otoczono ją murem, stąd do nazwy dodano przymiotnik murowana. Prawa miejskie utraciła w 1934 roku. Dzisiejsza Lipnica Murowana stanowi przykład średniowiecznej osady miejskiej o charakterze targowym, w układzie owalnicowym wokół rynku o wymiarach 60 x 55 metrów. Jakby na potwierdzenie tego, że była to miejscowość targowa, trafiamy na tradycyjny targ na rynku wsi. Wieś leży na szlaku świętego Szymona, który się tu urodził między rokiem 1438 a 1440. Święty Szymon, kapłan ojców Bernardynów, jest jednym z patronów Krakowa, studentów oraz parafii. Na czworobocznym cokole z wizerunkiem świętego, który pomaga chorej, napis: Panu Bogu na chwałę, potomnym na wzór i otuchę, świętemu ziomkowi Lipniczanie RP. Na tablicy możemy przeczytać, że autorem pomnika był krakowski rzeźbiarz Kuzek. Święty Szymon zmarł 18 lipca 1483 roku, niosąc posługę ubogim podczas zarazy. Sanktuarium świętego Szymona, przed którym ustawiono pomnik króla Władysława Łokietka, założyciela miasta, jest niestety w remoncie. Pomnik autorstwa profesora Czesława Dźwigaja odsłonięto w 1998 roku. Znajdujemy się w punkcie 1 planu, ale naszym celem jest punkt 7. Gotycki drewniany kościół świętego Leonarda, który można obejrzeć w oddzielnym filmie. Mieszkańcy Lipnicy nazywają swoją miejscowość nie wsią, a miasteczkiem i chyba słusznie, bo ma ona charakter małomiasteczkowy i jest siedzibą gminy. Po zwiedzeniu kościoła świętego Leonarda wracamy na rynek Piątka na Planie. Ulice wychodzą z rynku parami i łączą się z ulicą obwodową. Rynek otaczają domy z podcieniami. Parterowe domy podcieniowe są zwrócone w stronę rynku szczytami. Zbudowane zostały w XVIII wieku. Większość z nich to domy drewniane o konstrukcji zrębowej nakryte naczółkowymi dachami. Niektóre domy są częściowo murowane. Większość podcieni wsparta jest na drewnianych, skromnie zdobionych słupach. Cały dawny zespół staromiejski wraz ze szczątkami murów obronnych, od których się wzięła nazwa Lipnica Murowana, został wpisany do rejestru zabytków. A na rynku trwa tradycyjny targ.
Można tu nabyć przedmioty, których nie kupi się w sklepach, jak chociażby żeliwne kociołki do pieczonych na ognisku ziemniaków z dodatkiem boczku i kiełbasy. Lipnica Murowana słynie z konkursu lipnickich pal wielkanocnych, najpiękniejszych w Polsce i rękodzieła artystycznego.